Jedna z największych w Polsce inwestycji wodnych ponownie ma problemy. Po zerwaniu umowy z wykonawcą budowa zbiornika Racibórz Dolny stanęła w miejscu. Dziś w Kuźni Raciborskiej w trakcie wyjazdowego zebrania dwóch sejmowych komisji posłowie, samorządowcy i zaproszeni goście dyskutowali o przyszłości tego mającego ogromne znaczenie przeciwpowodziowe zbiornika. Oto zbiornik Racibórz Dolny, a w zasadzie ta jego część, która już została wybudowana. Prace trwają tu już od 2013 roku. Miało być najpierw zakończenie pierwsze 2015 i rozliczony w dodatku, tak? Nie zostało to dokonane i przepadło 500 milionów dotacji. Później 2017 rok planowane, firma Draga dostał od początku. Ja sądziłem, że to jest niewypał od samego początku. Na autostradach już pokazała swoje możliwości. No i teraz mamy sytuację taką, stała. Tak się wyrażę, wyproszona z budowy. Powodów wypowiedzenia umowy było kilka: od braków w komunikacji na linii wykonawca-inwestor po poważne uchybienia techniczne w realizacji projektu. Ten wykonawca robił roboty w sposób niewłaściwy i zbyt drogo. I tylko dlatego zostały te roboty, ta umowa zerwana. No niestety zgodnie z prawem musimy ogłosić nowy przetarg, ale dzięki temu przygotujemy znacznie lepiej dokumentację techniczną, bo ta dokumentacja, która była przygotowana, nie była do końca dobra. Pozwoli to na uniknięcie chociażby takich usterek jak niespełniające żadnych wymogów zapory boczne zbiornika, które teraz są rozbierane. Mieliśmy wczoraj możliwość obserwowania ich dokonań, choćby ten wał, który jest rozbierany. Gdzie padli na pomysł, że być może na pewno koszty mniejsze. Trochę hałd ubyło przy kopalniach, tak? Ale tutaj są hałdy teraz z kolei przy zbiorniku. Nowość zupełna. Między innymi ta nowość spowoduje wydłużenie terminu zakończenia budowy zbiornika. Jednocześnie minister Mariusz Gajda nie przewiduje wzrostu kosztów inwestycji. Jeszcze trudno dokładnie powiedzieć, bo trzeba będzie zrobić nowe kosztorysy, ale koszty nie powinny być znacząco wyższe niż te, które były zakładane. Zakładamy, że będzie kosztował zbiornik około 1 200 000 000 zł. Zbiornik Racibórz Dolny ma spełniać dwie funkcje. Przede wszystkim zapewnić mieszkańcom okolic południowego brzegu rzeki Odry bezpieczeństwo w razie zagrożenia powodziowego. Mi zależy tak jako gospodarzowi gminy leżącej poniżej tego zbiornika, tak tutaj jest też wójt Bierawy, który też reprezentuje swoich mieszkańców, się dowiedzieć, kiedy to będzie skończone i kiedy możemy wszyscy odetchnąć jako bezpieczni. Ale uczestnicy dzisiejszych obrad zwracali uwagę również na możliwość wykorzystania zbiornika w przyszłości jako ważnego elementu większego projektu. Będzie on częścią Odrzańskiej Drogi Wodnej. O tym też nie należy zapominać, żeby nie zrobić inwestycji, która okaże się za kilka lat nie ma żadnego wpływu na bardzo ważny segment polskiej gospodarki, czyli Odrzańską Drogą Wodną. Według najnowszych planów resortu środowiska budowa zbiornika Racibórz Dolny ma być zakończona jesienią 2019 roku.